Wiadomo już, jak zmieni się Park Miejski w Wodzisławie Śląskim. Słynna muszla zniknie z mapy miasta. Powrócą za to łabędzie, a sam park wzbogaci się o 2 tarasy widokowe. Cały park ma zyskać na atrakcyjności i stanowić wizytówkę miasta. Część parku z placem zabaw zmiany dotkną jeszcze w tym roku. Reszta zadań będzie miała miejsce w roku następnym. Mimo że stan parku pozostawia wiele do życzenia, to miejsce jest nadal jednym z ulubionych i częściej odwiedzanych miejsc w Wodzisławiu Śląskim. I widzę dzisiaj, że to miejsce nadal, mimo tego, że ono absolutnie nie jest miejscem przyjemnym czy dzisiaj zielonym, dalej mieszkańcom służy za to miejsce spotkań. W tym roku część niedogodności zniknie, park przejdzie metamorfozę. Tu zaprojektowaliśmy nowy taras widokowy. Projekt zakłada przebudowę istniejącego zejścia do stawu w Parku Miejskim od strony pałacu na formę tarasu widokowego. Ten taras widokowy będzie schodził w takim poszerzającym się kształtem, tak żeby ostatecznie zapewnić taką szeroką strefę kontaktu z wodą, kontaktu z przyrodą na długości 15 metrów. Na tarasie będą ustawione ławki, z których będzie można rozkoszować się widokami tego niewątpliwie urokliwego miejsca. W planach jest także budowa nowego, mniejszego tarasu widokowego po przeciwległej stronie stawu. On już ma taki charakter półokrągły o średnicy około 3-3,5 metra i to umożliwi również bardzo ładny widok i korzystanie jakby naprzeciw parku z widokiem również na wyspę i, co ważne, fontannę pływającą, którą również umieszczamy w osi głównego zejścia z pałacu. Dzięki tym działaniom poprawi się zarówno wizerunek parku, jak i stan techniczny. Wodzisław Śląski będzie miał wodzisławskie tarasy, ale nie będzie miał już muszli. Trwają prace nad koncepcją tej części parku, w której znajduje się sławna muszla. Ustaliliśmy z mieszkańcami Wodzisławia, że pozostanie to obiekt kubaturowy, obiekt, który będzie w tym miejscu służył mieszkańcom nie tylko do spotkań, nie tylko do ewentualnych koncertów, ale również do tego, żeby można było zrobić jakąś potańcówkę czy jakieś miejsce do tego, aby wysłuchać muzyki. Miasto nie ma jeszcze koncepcji, jak to miejsce miałoby wyglądać. Tarasy mają być gotowe do końca września. Część parku z muszlą. Zmiany czekają dopiero w przyszłym roku. Nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawią się łabędzie, ale wiadomo, że będą co najmniej 2.